Witam, w dzisiejszym nietypowym odcinku omówię dodatki do pistoletów, dźwignie przeładowania, magwele i montaże na kolimator. Pytanie, które możecie zadać, to po co w ogóle montować dodatki do replik pistoletów? Przecież to są tak zwane boczniaki i używamy ich raz na jakiś czas. Owszem, to prawda, ale to zależy, do czego ich używacie, ponieważ większość airsoftowców faktycznie używa klamki jako zapasowej repliki. Ale są również tacy, którzy używają tego jako repliki swojej głównej, na przykład, domontowują kolby, powiększone magazynki, właśnie celowniki kolimatorowe lub ich kopie. No i właśnie dla tych osób chcę pokazać ten materiał, jak można łatwo dopasować dodatkowe akcesoria do właśnie tych replik. No i słuchajcie, zaczniemy od magueli. To są tak zwane lejki, można by powiedzieć na polski, takie powiększalniki wlotu magazynka. Tak to bym najbardziej po polsku ujął, chociaż nie wiem, czy to jest do końca poprawnie, ale załóżmy, że o wiele łatwiej będzie nam wsunąć magazynek pod różnym kątem do naszego pistoletu. Podrzuć się tutaj na przykładzie repliki WE, gdzie jak mamy rękojeść i mamy miejsce do włożenia magazynka, to musimy je włożyć, ten magazynek włożyć raczej pod jednym kątem. Nie możemy pod dosyć mocnym kątem tego magazynka włożyć, bo po prostu go nie wciśniemy. Albo najwyżej nam wypadnie, nie wleci, co nie? W sytuacji, kiedy chcecie zaoszczędzić czas i mieć pewność, że prawidłowo użycie ten magazynek, bo na przykład strzelacie tylko z krótkiej, macie 7 różnych magazynków na Gringas, na CO2 yy, i po prostu chcecie mieć pewność, że go użycie od razu, nie będziecie się z tym bawić, nie upadnie wam i przez to przeciwnik was nie zdejmie z pola, albo na przykład strzelacie dynamicznie na czas i liczą się każde sekundy, no to wtedy właśnie dokładamy taki Magwell. Tu akurat na przykładzie tego pistoletu będzie Magwell od firmy Cytak. Cytak, nigdy dokładnie nie wiem, jak to się wymawia. Jak go zamontować? Słuchajcie, w zestawie jest jeszcze klucz imbusowy. Montujemy go bardzo łatwo. Tą część musimy włożyć do, 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 tej, do tej części rękojeści. Po prostu wciskając go, spróbuję tak, żeby było widać widać? Po prostu dociskam do tej części chwytu rękojeści, zakładam całość i zobaczcie, że faktycznie jest o wiele, wiele szerszy ten kąt do włożenia magazynka. Oczywiście najpierw jeszcze go dokręcę dołączonym kluczem. Ważne jest to, że jeżeli kupujecie Magwell do swojego pistoletu, sprawdźcie na stronie producenta lub przy mieście na przykład u nas w sklepie, do czego zachęcamy, czy dany magwell pasuje do Waszej repliki, ponieważ są e, różne wymiary tych magwelli, różne firmy produkują je e, z różną tolerancją, więc ważne jest to, że nie tylko czy jest dany magwell, dana część do danej repliki, tylko czy również jest kompatybilna z nią tak realnie. A więc tak, dokręcony już jest nasz magwell. Jest troszeczkę od razu szerszy chwyt. W tym przypadku mogę postawić sobie jeszcze palec. On ma to dodatkowe wcięcie pod palec. Ten mały. No i teraz nie muszę już magazynka wkładać tylko pod prostym kątem, tylko mogę go włożyć nawet pod o wiele mocniejszym, a i tak ta część w Maguelu pozwoli mi dopiąć magazynek do samego końca, co nie? Jest o wiele łatwiej czy to robię z prawej strony, czy z lewej strony. To po prostu dociskając go zawsze go dopnę. W sytuacji, kiedy tak jak powiedziałem, liczy się czas, nawet bez patrzenia jesteście w stanie tutaj docisnąć magazynek. O, to jeszcze tak pod kątem pokażę, bo normalnie trzeba przeważnie tak, a tutaj pod kątem od razu. I takie maguele można kupić nie tylko do pistoletów od -E, serii G, ale tutaj na przykład mam do pokazania Wam również do high -cupy. Akurat w tym przypadku jest srebrny, ale coraz więcej producentów Robi je w coraz to różniejszych kolorach, na przykład w czerwonym, czarnym, czasem i złotym. Tu akurat jest od 5KU, albo 5KU e, od tej firmy. Tu na przykład mamy od firmy Kublai, całkiem czerwony, co nie? Ten akurat dedykowany też jest pod e, repliki Glocka, ale akurat niestety patrzyłem i ten Kublai nie będzie pasował do WE, podejrzewam, że do jakiegoś NC bądź Mareksa. Jak najbardziej tak. Niestety nie mam go, żeby go dzisiaj pokazać, natomiast e, są też magwele również, na przykład do A.P. 01 e, na pewno do CZ-ki Shadowki co się jeszcze znajdzie. E, więc musicie sprawdzić po prostu do waszego konkretnego pistoletu, czy jest magwel. E, mogą być z różnego wykonania. Ten, na przykład, który jest tutaj od Saitaka jest z tworzywa sztucznego. Ten akurat jest z aluminium. Z aluminium na pewno będzie droższy ale na pewno również będzie o wiele bardziej trwały. W przypadku, kiedy przypadkowo upuścicie pistolet na ten magł, to on się nie ukruszy, może się troszeczkę wyszczerbić, ale nie zmieni swojego kształtu diametralnie. Więc takie aluminiowe akurat bardzo polecam. Co jest bardzo fajne, w niektórych replikach magwell już jest dołączany fabrycznie. Na przykład tutaj mam hi od -E, T-Rexa i jak widzicie, ona już ten magł ma zamontowany fabrycznie. Niektóre Hajkapy 5.1 od WE nie mają tego właśnie lejka. Eee, natomiast tutaj już jest zamontowana i mogę o wiele łatwiej ten magazynek sobie włożyć. Jeżeli już macie ten magłę, to sprawdźcie, czy faktycznie producent daje największą szansę na efektywnego wykorzystanie. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj ta czarna część to jest materiał jeszcze rękojeści, a srebrna część to jest magłe. Jak widzicie, jest tutaj troszeczkę takiego małego zadziorka dodatkowego materiału gdzie jesteśmy w stanie, przez przypadek górną częścią magazynka, zahaczyć jeszcze o ten czarny materiał, ale już jesteśmy na srebrnej ściance magwella, więc dopychając go jesteśmy w stanie mieć taką minimalną ścinkę czasem. Co nie? Czy to z jednej strony, czy z drugiej. Więc w tym przypadku, co należy zrobić? Można, jeżeli będziecie korzystali z tego maguela w przyszłości, nie będziecie go zdejmować, wziąć tutaj troszeczkę pilnika i go zeszlifować tak, aby Ściana materiału została zbliżona do ściany tego Maguela. Pokażę wam, bo ja zrobiłem to w swojej haikapie, Także pokażę. O, w mojej hajkapie zawodniczej jest to zrobione aż trochę za bardzo, dlatego że zeszlifowałem troszeczkę lakieru na tym Maguelu. Ale jest zdecydowana różnica mam nadzieję, że aparat to uchwyci jest zdecydowana różnica, gdzie materiał jeszcze może się zahaczyć o magazynek, versus gdzie już nie da rady i wkładanie magazynka jest bardzo, bardzo intuicyjne z każdej strony. O tej hi Wam jeszcze kiedyś opowiem. Akurat takie maguele montuje się bardzo prosto. Tutaj mamy jeden pin. przystawiamy wybijak do niego. Uderzamy młotkiem, wybijamy i gotowe. Jeżeli nie mamy takiego maguela zamontowanego w zestawie mamy pin, który jest troszeczkę dłuższy. O! I wtedy nakładamy po prostu magwell. Na chwyt wbijamy pin. Czasem możliwe, że niektórzy producenci mają te magwelle trochę węższe niż chwyt pistoletowy, więc też możliwe, że będziecie musieli delikatnie zeszlifować, ale akurat sugeruję nie szlifować aluminium, tylko, że zeszlifować sobie chwyt pistoletowy. Oczywiście również do AAP będzie to pasowało. No i tak jak wspominałem, są różne materiały, więc to, który wy wybierzecie, zależy od was. Magwell jest generalnie bardzo, bardzo lekki i naprawdę ułatwia wymianę magazynków. Także to akurat mogę każdemu polecić, nawet jeżeli używacie repliki raz na jakiś czas i macie 2 trzy magazynki tylko do użytku, to akurat to jest bardzo fajnym dodatkiem, który jest niedrogi. Nie musicie zmieniać do niego specjalnie kabury, jak w przypadku niektórych montażów na kolimator, a dodatkowo macie plusy w Waszej rozgrywce ASG, bądź speedsoftowej, bądź IPSC Action Przejdziemy w takim razie do montażów na kolimator. Montaże do kolimatorów, do pistoletów, no tutaj temat jest o wiele szerszy, dlatego, że producenci zaczęli zauważać, że chcemy używać kolimatorów na klamkach, jednakże każdy ma swój sposób, każdy ma swój system. Nie ma takiego uniwersalnego systemu, gdzie do każdego pistoletu każdy kolimator będzie pasował. Tu mamy na przykład high cap'ę od ICS, -a, tak zwanego Challengera, gdzie na górze Mamy już płytkę montażową do zamontowania kolimatora. I co jest świetne, posiada kilka rozstawów, właściwie to dwa rozstawy. Posiada dwa rozstawy śrub montażowych do zamontowania kolimatora, węższe i szersze, dlatego że kolimatory często mają tylko same w sobie jeden rozstaw. Yy, bodajże to jest RMR i jeszcze Simor. Yy, dlatego fajnie, jeżeli producent daje płytkę z różnymi tutaj gwintami do zamontowania kolimatora, bo jeżeli się okaże, że Wasz kolimator nie pasuje w, jedno, w, jeden, w jeden rozstaw to w drugi już będzie pasował więc na przykład w przypadku takiego ics możemy z dosyć dużą łatwością po prostu przyczepić sobie kolimator tu akurat jest Vector Optics e, dokręcić śrubkę i mamy już kolimator zamontowany na zamku minus niestety jest taki, że ten kolimator za każdym strzałem będzie nam oczywiście pracował, co nie? Więc, i również kropka będzie się ruszała przód, tył, przód, tył, przód, tył. Jest to jedno z najłatwiejszych rozwiązań po prostu posiadanie płytki montażowej na zamku, ale jednocześnie nie jest aż takie satysfakcjonujące. Na pewno przyspieszy to oddawanie strzałów do celu, który musicie namierzyć, no ale też za każdym razem będzie latał. Więc to jest takie rozwiązanie pół na pół bym powiedział. Co mogę Wam dalej zaproponować? Na pewno do replik WE do serii G, żeby też nie zostawiać jej samotnej są cztery zestawy płytek montażowych natomiast WE standardowo tutaj, na przykład to jest 18 nie posiada miejsca na płytkę montażową to jest akurat niestety minus, jednakże w serii MOS już te płytki są w zestawie i zamek ma gotowe miejsce na włożenie tych płytek montażowych te cztery płytki mają cztery różne rozstawy, wejmę jedną o, tu jest na przykład podpisana 0,4 i są cztery różne rozstawy, więc akurat też super, że jeżeli jedna płytka Wam nie pasuje, to możecie zamontować drugą. Dlatego akurat w przypadku serii G polecam Wam szukać od razu modelu, które mają montaż na kolimator, tak zwany MOS. W przypadku na przykład high-capy mamy bardzo też fajne rozwiązanie. W postaci montażu bez nawiercania dodatkowego od 5 k właśnie, gdzie możemy zamontować. O! Montaż. Nie trzeba nigdzie nawiercać ramy, nie trzeba gwintować jej, tylko możemy za pomocą dwóch śrubek zamontować sobie szyneris nad zamkiem. To akurat jest bardzo fajne, jeżeli nie chcecie wiercić w swoim pistolecie, bądź nie macie odpowiednich narzędzi. Bardzo prosta rzecz. Odkręcamy jedną śrubkę, która jest z tej strony. O, następnie w zestawie jest druga dłuższa śrubka, i mamy drugą, która jest montowana. I słuchajcie, musimy odkręcić jedną śrubkę z chwytu pistoletowego. Dokładnie tą. Akurat ona bardzo prosto schodzi. Nie musi się też martwić, że rozwali się pistolet. W żadnym wypadku tak się nie stanie. Po prostu ją odkręcamy, i w zestawie jest druga, która musi być, tak jak tu widzicie, dłuższa. Bo inaczej nie zmieści się wraz z montażem. Żeby zamontować nasz montaż, to musimy zdjąć tutaj ten rygielek, wybijamy go po prostu i zastąpimy go naszym nowym. I teraz tak. Tą część wkładamy w jego miejsce. Przedłużony zwalniacz zamka też tutaj wchodzi, jest w zestawie. Jest gotowy, wszedł. Zrzucam sobie zamek i biorę śrubę dołączoną z zestawu, dokręcam do chwytu pistoletowego, tylko co ciekawe, ta już jest o mniejszej średnicy niż poprzednia śruba, więc musicie mieć, musicie mieć dwa klucze imbusowe. Tu jest dokręcona, a tą małą dokręcam z drugiej strony. I w tym momencie mam już zamontowaną szynę RIS, bez żadnego wiercenia, bez gwintowania, i tu mogę zamontować dowolny kolimator, który jest na szyneris. Jest to na pewno wielki plus, że nie musimy niczego dłubać oraz możemy mieć dowolny kolimator, czy to kolimator mikro, czy serpent, czy RMR. Jaki tylko chcecie, który jest na szyneris. Więc go sobie zamontujemy na przykład takiego mikrosa. Niestety akurat nie jest pod kolor, ale. Doskonale wiecie, że to nie chodzi o to, żeby dzisiaj były pod kolor, tylko żeby zaprezentować Wam, jak to działa. I gotowe. Zamontowane. I w tym przypadku kolimator również się nie rusza, ponieważ sam zamek pracuje, ale nie ociera o montaż. I to jest super, ponieważ, mimo tego, że mamy ruch zamka, co nie za każdym strzałem, to kolimator mniej więcej zostaje w tym samym położeniu, dokładnie kropka, co nie? Oczywiście ona się będzie ruszała trochę góra-dół, prostu rzeczy odrzutu, natomiast nie będzie to aż tak inwazyjne jak w przypadku płytki, która by chodziła wraz z kolimatorem za, za każdym razem, co nie? I akurat tutaj producent również o tym pomyślał, że przez montaż będzie bardzo ciężko rzucić nam zamek. Więc kiedy zostanie nam e, zamek w tylnym położeniu po ostatniej kulce, to on jest powiększony względem oryginalnego. O! O wiele łatwiej będzie go tutaj dać w dół, więc również te ustawienie jest w pełni funkcjonalne. Minusem tego rozwiązania jest to, że niestety kropka wyświetlana jest gdzieś na tym poziomie, a kulka jest mniej więcej na wylocie z lufy. Trudno mi, o tutaj, może to Wam pokażę, co nie. I mamy dosyć dużą różnicę poziomu w momencie, kiedy strzelamy na bliskie dystanse. Jeżeli to jest te 5, 7, 10 metrów, zauważymy na pewno różnicę w ustawieniu kolimatora. Jeżeli ustawimy go na maksymalny zasięg, czyli na przykład na 20 metrów, na 25 metrów, ustawimy sobie tak, żeby kropka zawsze była zgrana z naszą kulką po wystrzeleniu, no to na bliższym dystansie te ustawienia mogą się z sobą troszeczkę nie zgrywać. To o tym musicie pamiętać. Jak mam zamontowany taki kolimator na swojej highcapie zawodniczej, to muszę celować troszeczkę wyżej, tak żeby generalnie kulka nie trafiła o wiele niżej, na przykład w tarczę karną. Więc to rozwiązanie jest super, również nie jest kosztowne, tylko trzeba pamiętać o tym ustawieniu. Ale to, że montuje się to w dosłownie chwilę, jest super i mamy dowolność w wyborze kolimatorów. W przypadku na przykład AP mamy troszeczkę inne rozwiązania, bo mamy ich aż dwa. Albo możemy zamontować sobie Montaż tak zwanego RMR na podstawę szczerbinki. O, jest to taka płytka montażowa metalowa, gdzie mamy właśnie rozstaw. I mamy podwyższone przyrządy celownicze. I mamy również podwyższoną muszkę w zestawie do zamontowania. I ją wymontowujemy w miejscu oryginalnej szczerbinki. Jak użyjemy odpowiedniego imbusa, odkręcamy dwie śruby, dosyć krótkie. I w zestawie oczywiście producent też daje dwie dłuższe śruby, aby ten montaż się prawidłowo trzymał. Odczepiam i po prostu tutaj mam część, którą zahaczam obszód. I gotowe. Oczywiście, plusem tego, że to jest AP po zamontowaniu śruby, będzie to, że ten kolimator nie będzie nam latał, ponieważ. To jest nasz zamek, więc po każdym strzale kolimator zostaje w tym samym miejscu. Nawet zamontuję te śruby, żebyście mogli to szybko zobaczyć. Jednak się pomyliłem. Te śruby, które są krótsze, które były w oryginale, faktycznie są do tego. Prawdopodobnie te dłuższe to są już do podstawy muszki. Zamontowany jest już nasz montaż na RMR, i jesteśmy w stanie już montować na przykład takiego wektorka, co nie. I gotowe. Dokręcam śruby i faktycznie za każdym razem, kiedy będę miał strzały, to on nie będzie latał. Także to również jest super, że można z wielką łatwością namierzyć sobie cel. Kropka zawsze jest stała, nie rusza się i tak jak mówiłem, tylko jeżeli mamy podrzut, odrzut powiedzmy, od naszego blowbacku, no to wtedy troszeczkę kropka może się zmieniać. No ale zasada jest dosyć prosta. I tu nie mamy już aż takiego dużego przeniesienia względem kolimatora, a lufy. Im niżej mamy zamontowany nasz kolimator, nasze światełko kolimatora, tym lepiej, bo będzie nam o wiele łatwiej zgrać go z torem lotu kulki. Natomiast musicie uważać na kolimatory, które nie mają takiego systemu montażowego np. pod RMR-a, ponieważ, tak jak tutaj, zdejmę sobie tego pokrywkę od kolimatora mikro, to zobaczcie, mam tutaj baterię, nawet tak zabiorę baterię, to ten kolimator konkretny jest na włącznik. I włącznik zostaje nam tutaj, w tej podstawie. Więc niestety tego konkretnego modelu, modelu kolimatora nie będziemy w stanie zamontować na taką, samą, na taką płytkę. Jesteśmy niestety skazani już na RIS Więc bardzo ważne musicie sprawdzić, jaki jest system zasilania waszego kolimatora i w jaki sposób on jest zbudowany, żeby mieć pewność, że nie zamówicie płytki, a okaże się, że wasz kolimator nie jest w stanie funkcjonować bez podstawy, ponieważ tu mamy przełącznik włączony, wyłączony i jeszcze tam pamiętam, że jest drugi kolor. Po środku jest akurat wyłączony całkowicie. Więc dopasowanie kolimatora do Waszej płytki jest równie ważne. Także jeżeli przyjdzie do naszego sklepu, to zachęcamy, żebyście najpierw przymierzyli, sprawdzili dokładnie, my wam podpowiemy, żeby nie było w sytuacji, że weźmiecie coś z pamięci, bo zobaczyliście i okaże się, że niestety coś nie działa. Więc mamy montaże do haikapy, mamy montaże do AP, do glocka mamy akurat płytki montażowe, jeszcze do AP również jest montaż jeden, montowany w też miejscu szczerbinki na szyny RIS. więc tutaj, wtedy ten kolimator mikro, będziemy w stanie go zamontować. Niestety teraz na tym montażu pod płytkę nie da rady. Także jest i dla was ratunek, jeżeli chcecie mieć taki kolimator. Bo tak jak wspomniałem, tutaj akurat jest moja HKPA zawodnicza. No i tutaj była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ nie miałem możliwości zamontowania takiego montażu i tutaj musiałem akurat wziąć montaż z broni palnej, który trzeba było najpierw przewiercić do ramy pistoletu. A potem go przegwintować. I tu niestety jest jeszcze o tyle minus, że tu są innego rodzaju śrubki. To akurat jest podpórka pod kciuka na, dru na drukarce 3D, ale o podpórkach pod kciłko powiem wam kiedy indziej. Więc tutaj było dużo walenia się po prostu powiem brzydko, z tym, żeby to przewiercić, przegwintować i żeby ten zamek i montaż nie ocierały o siebie wzajemnie, co nie, żeby tutaj nie było żadnych tarć. Było z tym bardzo dużo kupaniny i jeżeli nie lubicie tego, nie macie takich zdolności albo maszyn, to nie polecam. Ja akurat bardzo chciałem, żeby był kolimator zamontowany jak najniżej. Natomiast jeżeli są gotowe, fajne rozwiązania, które będą wam pasowały, to uwierzcie mi, że będzie wam o wiele łatwiej to zamontować niż z tym się tłuc. Ostatnią rzeczą, którą Wam dzisiaj zaprezentuję, to będą dźwignie przeładowania. Pytacie, po co dźwignie przeładowania? Przecież można przeładować ręką zamek. Można, ale jeżeli macie tak jak tutaj zamontowany już kolimator tambres i na przykład macie bardzo małą część zamka, akurat ja mam bardzo wycięty w tej swojej zawodniczej highcapie, no to tutaj jest dosyć ciężko i dosyć ślisko, żeby przeładować ten pistolet, co nie. O wiele łatwiejszym rozwiązaniem jest właśnie taka dźwignia przeładowania, która może być obustronna. Akurat tą się odkręca i montuje w razie czego z drugiej strony. O wiele łatwiej jest przeładować sobie kciukiem pistolet. Niż męczyć się z śliskim zamkiem. A już w, rękawiczki, w rękawiczkach to już w ogóle nie polecam, bo się bardzo ślizga. Nie złapiemy tu za zamek, więc zostają dźwignie przeładowania. Przyspieszają one przeładowanie. W Spitsoftie bardzo dużo osób z nich korzysta. Generalnie, jeżeli mamy kolimator, no to w ogóle one nie przeszkadzają. Jakie ja Wam mogę pokazać dzisiaj dźwignie przeładowania? Otóż właśnie taką od 5 której sam używam. Tu akurat jest czarna, ale również jako, że. K.U. robi części kolorowe, to tutaj na przykład cała czerwona. Jakby ktoś chciał robić szybszą replikę, to w sam raz, bo wiadomo, czerwony jest szybszy, tak jak auta. I ta jest akurat do high-capy. Bardzo ważne, sprawdźcie sobie, czy system, który jest tutaj w. Tej dźwigni przeładowania czy na pewno jest kompatybilny z waszym pistoletem? Ponieważ często do WE niestety nie będą podchodzić te dźwignie przeładowania, ten konkretny model, ponieważ mamy różnych producentów i różna jest szerokość tych skrzydełek, które łapią się na montaż. Tu na przykład z, na przykład czarna jest od kołkoła, one akurat są na inną stronę przeładowania, ale to nic nie szkodzi, ponieważ tą czerwoną można sobie przekręcić. Kałkoł generalnie pasuje, z tego co pamiętam, do większości zamków Marui. E, tutaj ta czerwona dobrze się sprawdza do tych zamków aluminiowych. Są jeszcze węższe, ale to już do zamków faktycznie takich tuningowanych, e, typu Airsoft Masterpiece. To wtedy są jeszcze węższe, mniejsze i najczęściej są sprzedawane dźwignie przeładowania łącznie z takim zamkiem. E, więc jak najbardziej do e, high-capy Tokio Marui pasują. Również do WE pasują takie dźwignie przeładowania. Najczęściej wtedy są już z, y, z przyrządami celowniczymi, które są na początku, ze szczerbinką. Czyli po prostu z szczerbinki wychodzi nam taka kawałek po prostu materiału, do który przeładowujemy. Albo w AAP jeszcze mamy również taki kawałek dźwigni przeładowania wraz z dwiema śrubkami. Zamontujemy go. Tutaj w AAP mamy. Dwie dziury. Niestety nie są to gwinty, tylko są to po prostu dziury, na których te śruby dochodzą i się za nie trzymają. Szkoda, że to nie są gwinty, ale równocześnie to faktycznie wystarcza, żeby ją przeładować. I bierzemy imbusik. Mam. Ta dźwignia również jest dwustronna, więc można ją przekręcić czy to na prawo, czy na lewą stronę. Ja akurat teraz zamontowałem dla osób leworęcznych, ponieważ jeżeli będę pistolet wyciągał, no to wtedy przeładowuje mi się go o wiele łatwiej prawą ręką, co nie? I ona też podczas ruszania się zamka nie spowalnia go wcale. Normalnie pracuje, więc to akurat działa świetnie. I przemontuję to jeszcze szybko na drugą stronę. Jak widzicie, jeżeli wam się nie spodoba, to demontaż tego jest banalnie prosty. No i już gotowe. I w tym momencie, jeżeli wyciągam pistolet z kabury, na przykład prawą ręką, no to lewą od razu mogę sobie przeładować bardzo łatwo, intuicyjnie, pobierając. Bardzo wielka, duża dźwignia aluminiowa w tym przypadku. No chodzi świetnie. Zakładałem, że tu mamy kolimator, no to mamy dosyć dużą przestrzeń tutaj, żeby złapać. Bo w AP niestety, jeżeli ktoś próbuje przeładować, no to powiem wam, że złapanie za te dwa, powiedzmy, kawałki materiału, które wystają, no nie jest to takie bardzo intuicyjne. Wymaga na pewno chwili wprawy. Jeżeli chcecie zaoszczędzić czas, to jak najbardziej takie dźwignie przeładowania wam polecam. No i tak jak wspomniałem, też są różne materiały wykonania tych elementów. Do AP akurat, no nie ukrywajmy. AAP AP jest repliką, która zawojowała z tego, że ma najwięcej części dodatkowych, które można wydrukować na drukarce 3D przez całe konwersje, tłumiki płomienia, właśnie dźwigni przeładowania, podpórki pokciuk, maguele. Natomiast Ważne jest to, z jakiej jakości jest ten druk 3D, ponieważ jeżeli będzie to najtańszy druk 3D, to często on się może rozwalić. Dodatkowo nasz kumpel miał już taką dźwignię przeładowania z druku 3D, która niestety po prostu mu się rozpadła względem tego, jak ją przeładowywał ciągle, co nie? Ponieważ to jest element, za który jednak ciągniemy, używamy pewnej siły. On się może, niestety, względem czasu rozwalić. Co innego jest magwell, który raczej rzadziej będzie dostawał, albo podpórka pod kciuk, gdzie tylko ten kciuk kładziemy. Nakład dajemy na niego pewną siłę, ale nie szarpiemy za niego intensywnie, co nie? Więc jeżeli chcecie mieć pewność i trwałość wykonania tych dodatków, to ja sugeruję posiadanie aluminiowych dodatków. Osobiście używam aluminiowych i tutaj zawsze jest pewność, że to po prostu będzie działało. Co jakiś czas pewnie trzeba po prostu dokręcić te śruby, no ale to są elementy ruchome, więc to akurat bierzemy po prostu pod uwagę, zakładając je. Na przykład. Teraz niestety mam zamontowany tambrest na 3D, ale akurat on, mimo dokręcenia, czasem potrafi się ruszać, trochę potrafi pracować, co mi się nie podoba, że on się rusza, ponieważ jak strzelam w i PSC, to zależy mi na tym, żeby zawsze te wszystkie dodatki były tak samo ułożone. No i po prostu martwię się, że w pewnym momencie, jak za mocno chwycę. Tego uszkodzę albo gdzieś pistolet mi upadnie, albo w transporcie się poniszczy. Trochę się o ten element obawiam. Wiadomo, nie kosztował tam prawie 100 zł, natomiast no, zawsze to jest pewne ryzyko. Yy, natomiast używam właśnie tej dźwigni przeładowania, używam montażu pod kolimator i używam jeszcze jednej innej dźwigni, bo mam dwa pistolety zawodnicze. Używam jeszcze takiej złotej od firmy JLP i tutaj jest ona o wiele wyższa, o wiele łatwiej jest. Ją przeładować. A tam mam akurat od firmy FMA. Wiem, że jest niebieski i nie pasuje. Wiem, będzie złoty albo czarny, ale musi być. Yy, więc generalnie na dzisiaj to tyle z tych wszystkich dodatków, czyli dźwignie przeładowania, montaże i maguele. również mam tutaj zamontowany mague. Montaż jest akurat yy, przewiercony i przygwintowany, ale ile ja się z tym. Waliłem to moje. Możecie zobaczyć to na zamku, że tutaj niestety w pewnym momencie zamontowałem montaż za nisko i zaczął ocierać o zamek i zaczęło się to przycinać. No to nie było fajne. Spędziłem nad tym parę wieczorów, żeby to wszystko ładnie sobą zaszlifować. Ostatecznie po prostu był źle założony. Nie miałem takiej maszyny, żeby to ładnie wszystko zrobić. A samo przeładowanie za dźwignię przeładowania jest super. Pamiętajcie, jeżeli nie kliknęliście jeszcze dzwoneczek, to to zróbcie, aby jak najszybciej otrzymywać informacje o naszych nowych filmikach. Także w dzisiejszej części o dodatkach to wszystko. Także pamiętajcie, wasze pistolety mają się Wam podobać mają Wam wizualnie i praktycznie sprawiać frajdę. Mogą mieć rzeczy z materiału 3D, mogą mieć rzeczy aluminiowe co tylko chcecie. Bawcie się tym dopasowujcie pod siebie i nie zamykajcie się, że trzeba mieć wojskowy pistolet i kropka i musi kopać i żadnych dodatków. Bawcie się, kombinujcie z tym, no i zachęcam do modowania pistoletów. Pa! Więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wijajcie do nas na Facebook i Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nowości.